Przed mikrofonem Marlena Płaska, a gościem rozmowy dnia w Radiu Kielce jest ojciec Zygfryd Wiecha, superior klasztoru na Świętym Krzyżu. Witam serdecznie. Witam, pozdrawiam radiosłuchaczy, szczęść Boże. Dziś Wielki Piątek, dzień, w którym chrześcijanie wspominają mękę i śmierć Jezusa. Te wydarzenia, które znajdują swoje potwierdzenie w historii i faktach, dokonały się na krzyżu, a jego fragment jest w Bazylice na Świętym Krzyżu. W tym dniu ta obecność relikwii chyba nabiera szczególnego, dodatkowego wyrazu mocy. Bardzo dobrze pani redaktor podkreśliła szczególnego znaczenia, bo charakter pasyjny sanktuarium na Świętym Krzyżu jest przez cały rok. I mimo że towarzyszą nam różne wymiary życia liturgicznego, to jednak Wielki Piątek jest tym szczególnym dniem. I ta szczególność jest podkreślana również w charakterze tego dnia we wszystkich naszych wspólnotach religijnych, naszych parafiach, naszych społecznościach. Na Święty Krzyż przychodzimy, by doświadczyć relikwii, doświadczyć krzyża, który jest świadkiem wydarzeń z Golgoty. Jeśli sobie uświadomimy tę więź tej relikwii z Golgotą, z męką Chrystusa, że jest to świadek autentyczny, to w wymiarze wiary przeżywamy ogromne wzruszenie. I to wzruszenie nie jest tylko takim ludzkim, w ludzkim pojęciu odruchem, ale jest głębokim wzruszeniem z Panem Jezusem cierpiącym, wzruszeniem, które towarzyszy Chrystusowi, tak jakby to dzisiaj się działo i dzisiaj przeżywalibyśmy. Krzyż w pewnym okresie historycznym, można powiedzieć, wyniósł sanktuarium na Świętym Krzyżu do ogromnej rangi. Potem były te lata poniżenia, od pewnego czasu ten kult się odradza. Relikwie drzewa Krzyża Świętego nadały charakter, mówmy dzisiaj o samym miejscu, o sanktuarium, bo wiemy, że ten charakter świętokrzyski rozszerza się na całą naszą ziemię. Natomiast sanktuarium, które zostało obdarowane, może później sanktuarium, ale miejsce, które zostało obdarowane darem Krzyża Chrystusowego, stworzyło pewien klimat. Klimat, w którym tworzyło się sanktuarium narodowe. Historycy trochę różnią się w swoich ocenach co do czasu przybycia relikwii na Święty Krzyż. Natomiast przesłanie Jana Długosza, historyka, który wprowadza nas w klimat początków państwowości naszej, rozstrzyga ten czas na 1031 rok, kiedy książę węgierski, syn pierwszego króla Stefana, emeryk, udaje się z pielgrzymką do grobu świętego Wojciecha. Wiemy, że święty Wojciech ochrzcił króla Stefana, więc jest to taka pielgrzymka wdzięczności. A na drogę od swojego ojca otrzymał właśnie relikwie, które miały chronić go przed jakimiś złymi sytuacjami. I będąc na dworze królewskim w Krakowie, jak to zwykle się działo, gościa przyjmowało się na różne sposoby. Atrakcją było polowanie. I tutaj wchodzimy w świat pewnej legendy, przesłania ludowego, w którym emeryk, będąc na polowaniu, popędził za jeleniem. Kiedy jeleń zniknął, ukazał mu się anioł. Anioł proszący, by relikwie, które towarzyszyły mu i to w czasie tej pielgrzymki, podróży do Polski, pozostawił dla rodzącej się wspólnoty na górze. Jakiej wielkości jest ta relikwia i z jakiego drzewa jest wykonana? Na dzień dzisiejszy główna relikwia, która umieszczona jest w barokowym, pięknym relikwiarzu, przechowywana w skarbcu świętokrzyskim, ta relikwia jest z pięciu cząstek. I to jest główny relikwiarz.
I jest to drzewo, które według badań profesora Kurpika z 2002 roku wskazał, że jest to czarna sosna jerozolimska. I rzeczą niezwykłą jest to, jak to drzewo mające 2000 lat, bo tak profesor w swoich badaniach określił to drzewo, jego wiek, jak to drzewo mogło przetrwać 2000 lat, nie podlegając jakiejś zmurszeniu, bo nie jest to pojemnik hermetyczny, który zapewnia jakąś temperaturę, wilgotność. Jest to, relikwiarz jest zablombowany, jest pielęgnowana tradycja otwierania relikwiarza tylko w obecności biskupa miejsca i na takie badania również wtedy było pozwolenie biskupa ordynariusza. No właśnie, czy i jak często można otwierać relikwie? Nie ma tutaj żadnych takich granicznych dat, które by rozstrzygały, że to jest rok, dwa czy ileś lat. Kiedy jest potrzeba, uzasadniona naturalnie i ta potrzeba na różny sposób się pojawia. Na przykład zeszłego roku wydzieliliśmy cząstkę relikwii Krzyża Chrystusowego do relikwiarza peregrynacyjnego, z którym w tym roku nawiedzamy wspólnoty nasze oblackie w całym kraju. Teraz trzy relikwiarze, tak jak ojciec wspomniał, jeden, który peregrynuje. Jakie jest znaczenie tych pozostałych dwóch, wykorzystywanie? Czy każdy z nich ma swoje inne zastosowanie? Właściwie zastosowanie każdego relikwiarza jest takie same, bo jest to ta sama relikwia. Ten sam krzyż, tylko inna cząstka. Natomiast ze względów praktycznych relikwie umieszczone w relikwiarzu średniowiecznym, barokowym są chronione w skarbcu i uczestniczą one tylko w największych wydarzeniach, odpustach, świętach takich wielkich na Świętym Krzyżu. Natomiast jest ten relikwiarz codziennej adoracji, który jest przechowywany w tabernakulum kaplicy Drzewa Krzyża Świętego, którą też nazywamy kaplicą Oleśnickich. I to jest ten relikwiarz, w którym relikwia towarzyszy modlitwie wiernych przychodzących na Święty Krzyż. Można powiedzieć, że takim pierwszym skojarzeniem z krzyżem jest cierpienie. W związku z tym to może dziwić, że chrześcijanie otaczają krzyż właśnie tak wielkim szacunkiem, kultem. Co jeszcze? Jakie znaczenie jeszcze ma krzyż? Sprawa cierpienia. Nie ma krzyża, który by nie wzbudzał lęku. Przecież Pan Jezus świadomy wizji swojego cierpienia i krzyża modlił się: Ojcze, oddal ode mnie ten kielich. A jednak zgoda i przyjęcie tej misji, którą jest ofiara i cierpienia, i śmierci, krzyża, prowadzi do życia, do daru życia. Taka jest droga, którą przeszedł nasz Bóg, Jezus Chrystus. I my, przyjmując krzyż, nie musimy gloryfikować go. Wiemy, że krzyż jest cierpieniem, jest bólem, jest niszczeniem. Ale przechodząc tą drogą, nie obrażamy się na Pana Boga, że spotkał nas taki los. Przyjmujemy z wiarą, pochylając się nad własną dolą, bo idąc tą drogą z wiarą, idziemy drogą Jezusa Chrystusa, a więc idziemy ku życiu. Idziemy, przeżywając cierpienie, z całą świadomością, że możemy je ofiarować albo za siebie, albo za kogoś. Cierpienie jest również darem, który możemy komuś wyprosić, dar pojednania, nawrócenia, uwolnienia od różnych sytuacji życiowych, zniewoleń. To jest wielka tajemnica, z którą my, chrześcijanie, jesteśmy razem z naszym Panem Bogiem, który nas prowadzi pod znakiem krzyża.
Dziś na Świętym Krzyżu, w miejscu, gdzie znajduje się fragment krzyża, na którym umarł Jezus, także uroczystości wielkopiątkowe, jak będą przebiegały? Tradycyjnie Wielki Piątek rozpoczynamy modlitwą wspólnoty zakonnej rano przed godziną 7. Gromadzimy się w kaplicy na modlitwach brewiarzowych. Dalej wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w ciemnicy przygotowuje nas na kulminację tego dnia, którą będą ceremonie wielkopiątkowe sprawowane o godzinie 15 w naszej świętokrzyskiej bazylice. Na te ceremonie będziemy szli wraz z księdzem biskupem ordynariuszem naszej sandomierskiej diecezji, księdzem biskupem Krzysztofem Nitkiewiczem, Kalwarią Świętokrzyską. Rozpoczynając o godzinie 12 przy pierwszej stacji modlitwę prowadzącą drogą krzyżową na Święty Krzyż, rozpoczniemy tę tradycyjną modlitwę, to przygotowanie, w którym każdy z nas, idąc, podążając z krzyżem ku górze, ku Golgocie, będzie wniósł ze sobą ten wymiar indywidualnego krzyża, indywidualnych doświadczeń, które gdzieś łączy z cierpieniem Chrystusa i łączy z nadzieją, że jest to dar ofiary, przygotowania i przeżywania wielkiej tajemnicy naszego zbawienia. Wielki Piątek to także czas czuwania przy grobie zmarłego Jezusa. Jak to będzie wyglądało na Świętym Krzyżu? Do której godziny to czuwanie będzie trwało? Od ceremonii wielkopiątkowych, czy po ceremoniach, kiedy do Bożego Grobu będzie przeniesiony Najświętszy Sakrament, rozpoczyna się adoracja Bożego Grobu. Będzie ona miała miejsce do godziny 21, czy 22 nawet, dzisiaj i jutro w sobotę od rana do godziny 19, bo o 19 rozpoczniemy liturgię światła, liturgię Wielkiej Soboty. I to jest czas wielkiej ciszy, bo nam cisza jest potrzebna. Musimy mieć czas słuchania siebie, Boga. Otacza nas różnego rodzaju zgiełk codziennego życia. I wielu ludzi boi się ciszy dzisiaj. Dlatego chciejmy w tej ciszy również powierzyć Bogu swoje sprawy, swoje intencje, swoje myśli. Zapraszał do tego ojciec Zygfryd Wiecha, gość rozmowy dnia superior klasztoru na Świętym Krzyżu. Bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam i zapraszam na święte Triduum i rezurekcję Wielkanoc na Święty Krzyż. Za uwagę dziękuję. Marlena Płaska.